Kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię, to słowo zachęca mnie po raz kolejny do tego, aby w swoim życiu odkryć Boga, który jest, Boga, który żyje i Boga, który nieustannie działa w naszym życiu, a więc w Twojej i mojej codzienności. Ale wróćmy do samego początku. Ewangelista Łukasz mówi nam o tym, że wokół Jezusa gromadzą się wielkie tłumy, które żądają znaku. Przecież ci sami ludzie nie tak dawno byli świadkami cudownych wydarzeń z życia Jezusa. Byli świadkami tego, jak Jezus uzdrawiał chorych, cierpiących, jak wskrzeszał umarłych, jak wypędzał złe duchy, jak głosił Ewangelię z wielką mocą. Ci ludzie jakby o tym wszystkim zapomnieli. Przychodzą do Jezusa, wystawiają Go na próbę i mówią: pokaż nam, że naprawdę jesteś Synem Bożym. Uczyń dla nas jakiś znak. I pomimo tego, że od tamtego czasu minęło ponad 2000 lat, my cały czas jesteśmy do tych ludzi podobni. Również żądamy od Jezusa jakichś spektakularnych rzeczy w naszym życiu. Bardzo często do nas, kapłanów, przychodzą ludzie, którzy mówią: proszę księdza, jeżeli w swoim życiu doświadczyłbym bardzo namacalnie działania Pana Boga, jeżeli Pan Bóg mi się by objawił, jeżeli dałby mi jakiś konkretny znak, zmieniłbym swoje życie, nawróciłbym się prawdziwie, stałbym się prawdziwym i wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa. Inni cały czas szukają w swojej wierze nadzwyczajności, jakichś spektakularnych wydarzeń. Cały czas czekają na cud. A Jezus dzisiaj, tak samo jak do tych tłumów, tak samo i do nas mówi, że żaden znak oprócz znaku Jonasza nie zostanie nam dany. Myślę, że wiemy dobrze, jaka była historia Jonasza. Jonasz został posłany przez Boga do Niniwy, aby mieszkańców tego miasta wzywać do nawrócenia, do przemiany swojego życia. Jezus mówi, że żaden znak oprócz znaku Jonasza nie zostanie nam dany, bo dla nas tym znakiem staje się Jezus Chrystus, ten, który jest naszym Panem i Zbawicielem. Tym znakiem bardzo konkretnie jest dla nas Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Warto sobie przypomnieć dzisiaj po raz kolejny, że Jezus z miłości do mnie i do Ciebie pozwolił przybić się do krzyża. To jest coś więcej niż cud. To jest niezbity dowód miłości Pana Boga. Bóg tak mocno ukochał Ciebie i mnie, że posłał na ziemię swojego jedynego Syna. Dzisiaj także możemy czytać Słowo Jezusa, możemy rozważać Jego Ewangelię. Mamy sakramenty, Eucharystię, sakrament pokuty i pojednania. I możemy, tak jak śpiewa w swojej piosence Magda Anioł, cały czas czekać na cud. Możemy czekać tygodniami, miesiącami, a nawet latami. A wystarczy rozejrzeć się wokół siebie i wystarczy zacząć dostrzegać te cuda, które dzieją się wokół nas. Bo tych znaków Bożej obecności jest naprawdę bardzo wiele. Tylko czy my potrafimy je zobaczyć? Czy my potrafimy je dostrzegać w swoim codziennym życiu?